deszczowy, ciepły, wiosenny dzień. Z oddali słychać nadciągającą burzę. Brama otworzyła się automatycznie. Szukamy wśród ogrodowych ścieżek i budynków domu państwa Zanussich, ukrytego gdzieś wśród drzew i winorośli. Początek wizyty zapowiada się tajemniczo. Jestem u pani Elżbiety, teraz przyczepimy mikrofony i będziemy teraz mogli pokazać jej magiczny świat trochę z zewnątrz, mimo burzy. Ale trochę z zewnątrz, a następnie przedstawię rodzinę Krzysztofa Zanussiego. To jest rodzina Zanussiego, cudowna historia. Pochodzą z Friuli, z Włoch. Jeden z nich przyjechał do Austrii budować kolej między Austrią a Polską. To, co tym razem nas najbardziej interesuje, to nie osoba słynnego reżysera filmowego, ale jego żona. Artystka-malarka, pani Elżbieta Grocholska-Zanussi. Kiedy zostaliśmy przyjaźnie przyjęci przez panią Elżbietę w jej pięknym domu, dowiedzieliśmy się ze smutkiem, że od wielu już lat nie uprawia ona czynnie malarstwa. Pani Elżbieta porzuciła ten rodzaj twórczości świadomie. Mimo, że posiada odpowiednie wykształcenie, talent, umiejętności i tradycje rodzinne. Podjęła tę decyzję z pokorą wobec życia i zadań, jakie stawia przed sobą jej wybitny partner życiowy. Wzięła na swe barki wszystkie trudy życia codziennego i na wszelkie sposoby wspomaga swojego męża w jego artystycznej i pedagogicznej pracy. Był czas, kiedy pani Elżbieta zarabiała na życie, malując na szlachetnej porcelanie filiżanki, całe serwisy na zamówienie zamożnych ludzi, między innymi prezydenta Francji, Valéry Giscard d'Estaing. Namalowała też dla Watykanu 3 ogromne, 5-metrowe obrazy z postaciami świętych z polskim rodowodem. Jej dawne obrazy rozproszone są wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i kolekcjonerów. Niemożliwe jest więc przygotowanie reprezentatywnej wystawy. Musimy zadowolić się kilkoma obrazami wypożyczonymi od rodziny i pracami, które namalowali jej przodkowie. Matka Barbara Grocholska, ojciec Remigiusz Grocholski, i dziadek Tadeusz Grocholski. To w Cannes malowane. Tam moja babka mieszkała, miała willę w Cannes i moja mama tam malowała tą Juka Gloriosa. I ta willa z tyłu. Nade mną stare moje obrazy. No piękne są, nie pani, się... taka skromna Janeczka. Zobacz, jaki magiczny. O nie. To pani wie, to pani tak nie wymiga. Ale teraz robię... nie wymigam się. Proszę spojrzeć tu. O, tak. Ale ma pani tych półeczek. Tak. Jezus Maria, to tak. Warsztat można byłoby zrobić. O, i tak. No piękne. Proszę, wszystkie szlifierki, wiertarki. Pani Elżbieta kreuje z radością piękne i wielowymiarowe życie w obrębie małżeństwa, rodziny, przyjaciół, a także uczniów swojego męża. Chociaż to prawdziwa hrabianka i dama z rodowodem Czetwertyńskich, Zamojskich i Grocholskich, nie wywyższa się. Jest ciekawa każdego człowieka. Dumna też jest ze swoich umiejętności fizycznych i technicznych. Sama skosi trawę w ogrodzie, zasadzi drzewo, ugotuje obiad na 20 osób, przetnie kamień elektryczną przecinarką
i wywierci dziurę w ścianie. Podłoga z wyciętymi takami. A to jest ten kamień, nad którym będę pracować tymi szlifierkami. Jak się wyszlifuje, to jest cudna zieleń. Zaopiekuje się gromadą przygarniętych psów i kotów. Kitty. Saszka, proszę, proszę. Teraz niech pan spojrzy tak na prawdziwego Tasmana. O, tak, uwaga, uwaga. Prawdziwy Tasman. Czekaj, nie ty, Tasman. 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 O, jest, widać, o, widać, było bardzo dobrze. No. To jest Tasman. O, ale jak Tasman. O to chodzi, te kłapanie jest najważniejsze. Jej pasje artystyczne wyrażają się teraz w budowaniu mieszkań, dekoracji wnętrz i ogrodu. W obecnym domu w Laskach tradycja łączy się z nowoczesnością. Szkło i aluminium, marmurowe i dębowe posadzki, kominki i rzeźbione kolumny, malowane dekoracje na różnych materiałach, ceramiczne kafle własnoręcznie wycinane. Zostałem w Kastoramie dwa gatunki tych kafli, które były kwadratowe, wielkie, i szlifierką wycięłam po prostu liście i je wkleiłam. Obrazy, tkaniny i fotografie rodzinne na ścianach. Ważne jest nie tylko piękno i harmonia kolorów, ale również użyteczność. Potrzeby związane z pracą męża są na pierwszym miejscu. Specjalne półki na trofea i statuetki z licznych festiwali Krzysztofa Zanussiego. Zgrabne kasetki na medale i odznaczenia. Szafa tylko na stroje uniwersyteckie z nadań doktoratów honoris causa. Specjalny kącik na albumy fotograficzne. Biblioteka połączona z salką kinową. Oranżeria z wielkim, okrągłym stołem dla gości i uczniów. Gabinet ciemny z olbrzymim biurkiem, które ma własną historię. Gabinet jasny, pełen roślin z widokiem na magiczny ogród. Są też specjalne schodki dla dachowego kota, który często płata figle. A więc mnóstwo pomysłów z zakresu architektury i aranżacji wnętrz, a potem dbało się o ich realizację i utrzymanie. Dla męża w prezencie pani Elżbieta wykonała własnoręcznie ceramiczny owalny piec, ozdabiając kafle motywami roślinnymi, ale również motywem bardzo osobistym, pewnie przywołującym jakieś wspólne wspomnienie. Ona galopuje na czarnym koniu, a on obok na białym. Jest w tym jakaś słodka tajemnica, której nie będziemy dociekać. Kryciu. Pani Elżbieta posadziła też 50 drzew na 50. urodziny męża, w tym cudowny tulipanowiec z pięknymi kwiatami, które właśnie zakwitły. I chodźmy zobaczyć tulipanowca. Teraz razem, obserwując jak one rosną, uświadamiają sobie, jak szybko przemija czas. Chociaż pani Elżbieta Grocholska-Zanussi nie używa wprost tych słów, to już wiemy, że motorem jej prozaicznych i artystycznych działań jest miłość, podziw, partnerstwo, zaufanie. One budują ich piękny, ciekawy, progresywny związek. Pani Elżbieta zdaje się nie docenia należycie swoich talentów malarskich, bo całą swoją uwagę skupia na tworzeniu otoczenia przyjaznego dla pracy i odpoczynku jej męża. Robi to jednak w taki sposób, że codzienność zamienia się w ogród wszelkich sztuk. Mamy nadzieję,
że powstanie dłuższy dokumentalny film o Elżbiecie Grocholskiej-Zanussi, który pokaże pełne bogactwo jej osobowości artystycznej i rodzinnych tradycji. Dziękuję Pani Elżbieto. Bardzo jest miło. Pani wielką artystką. Proszę nie być taką skromną. Te kafelki to jest rewelacja. Mogę porównać Panią do takiego Leonardo Spółniczy, dlatego że jest Pani bardzo wszechstronna. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że mnie wpuściła Pani w swój prywatny świat z kamerą. Bardzo postaram się nie zawieść Pani zaufania. Bardzo się cieszę. Jeżeli ta nasza impresja na tym jubileuszu Pana Krzysztofa się spodoba, to będziemy kontynuować naszą przygodę. Z największą przyjemnością. Dziękuję bardzo.